Dzień dobry, czwartkowo witam się z Wami. Pięknie, zobaczcie, słonecznie, naprawdę pogoda dopisuje. My właśnie zmykamy na odpust, a później do Torunia. Miejmy nadzieję, że uda się nagrać coś, ale co, to zobaczycie później. Co? Święty obrazek chcesz? Co chcę? Święty obrazek. O, masz, zobacz tego. Masz samochód latający i helikopter. Natalia, helikopter latający. Mogę Wam obważanki kupić. Chcecie obważanki? Nic nie ma. I tutaj mamy cukiereczki odpustowe. Bananki. Tutaj mamy jakieś malinowe i oczywiście obwarzanki. A tutaj już robimy obiad. Na szybko. Co to jest? Nie wiem. Witam się z Wami, moi drodzy. Mieliście okazję zobaczyć chociaż namiastkę festiwalu Wisły, który odbywał się dzisiaj w Toruniu. Ogólnie ten festiwal był 14 i 15 sierpnia. Właściwie cały dzień coś tam się działo. My akurat przyjechaliśmy, jak była parada różnych łodzi, takich, wiecie, starych. Mieliście okazję zobaczyć chociaż kawałeczek tego. Było mnóstwo kramów z jakimiś, takie stoiska, wiecie, a to z miodem, a to z jakimiś wyrobami takimi ręcznymi, znaczy rzeczami ręcznie robionymi. Było mnóstwo. Mnóstwo naprawdę, słuchajcie, miejsca było zatem mało i przyciskanie się, wiecie, przez między tych ludzi też nie było momentami łatwe i przyjemne, bo każdy chciał gdzieś tam się dostać, każdy chciał czegoś tam posmakować, wiecie, i tak dalej, więc to naprawdę był wielki wyczyn. I cóż, i dzień, powiem Wam, zleciał, nawet nie wiem kiedy. Byliśmy też na odpuście, to też mieliście na samym początku, ale jak to na odpustach, wiecie, szału nie ma, z roku na rok chyba wydaje mi się, że jest coraz gorzej. Te same słodycze, obwarzanki, no wiadomo, że to jest taki jak gdyby punkt numer jeden odpustu, ale te zabawki i tak dalej, to wiecie co, coraz
Może nie zawsze takie jakieś byle jakie, bo już teraz coraz więcej też wprowadzają właśnie takich lepszych tych zabawek, ale mimo to jest... To nie był jak dla mnie odpust, to było takie, wiecie, trzy stoiska czy cztery stoiska i to wszystko. Ale dobra. Ja, moi drodzy, się z wami żegnam, bo głowa mnie boli niemiłosiernie. Przed chwileczką zjadłam kolację i już mnie zaczyna po prostu mulić. Wzięłam tabletkę, spałam pół godziny, nic nie pomaga. A przypomniało mi się, ponieważ wczoraj wam mówiłam o galaretce arbuzowej i to nie był strzał w dziesiątkę, za to ta, o której mówiłam, że zrobią wieczorem, czyli galaretka o smaku lemoniady, strzał w dziesiątkę. Słuchajcie, zapach super, a smak taki, jak się wyjęło prosto z lodówki, ona była taka orzeźwiająca. Także na pewno galaretka o smaku lemoniady, jeżeli jeszcze dostanę. One były chyba w Biedronce, nie wiem, czy gdzieś jeszcze w innych sklepach, to na pewno zakupię. Także. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużając, życzę wam wszystkiego dobrego i widzimy się już w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa, pa.